Drogowskazy. Zaczynamy drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Edukacja ma w Polsce swoje problemy, te problemy mają swoje przyczyny. W tej edycji drogowskazów nie będziemy jednak nikogo rozliczać z tego, nikogo oskarżać ani szukać winnych. Razem z moim gościem skupię się nad edukacją w trochę innym wymiarze. Wrócimy do jej korzeni i mam nadzieję pokażemy jej moc. Moim i waszym gościem jest Małgorzata Nowicka, prezeska Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej, która nie tak dawno temu zainicjowała projekt, program pod kryptonimem, pod hasłem Edukacja ma moc. Witaj, Gosiu, w gościnnych progach drogowskazów Radia SK Rock. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Zanim, Małgosiu, przejdziemy do detali, powiedz proszę tak na początek, w skrócie telegraficznym, co jako fundacja chcecie pokazać tym właśnie przedsięwzięciem? Edukacja ma moc to jest projekt, w którym głównie zajmujemy się integracją, adaptacją, takim rozwojem kompetencji społecznych poprzez projekty różnego typu edukacyjne. Natomiast w tym projekcie to, co jest najważniejsze, to integrujemy i uczymy, że różnorodność jest czymś fajnym i czymś, co może nas łączyć i rozwijać. I projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz z Polski. Właśnie, czytam na stronie fundacji, że każde z centrów integracyjno-adaptacyjnych zapewnia podopiecznym programu Edukacja ma moc nie tylko bezpieczną przystań. Są to miejsca pobudzające wyobraźnię, wspierające kreatywny rozwój i otwierające na wspólne działania dzieci z różnych kultur. Teraz ten temat różnorodności nam się pojawia. Na czym polegają te wspólne działania, Małgosiu, i jak wyglądają różnice kulturowe między dziećmi i młodzieżą z Polski i z Ukrainy? To chyba największą różnicą, jaka jest i którą widzimy u dzieciaków, to jest tak naprawdę, i to też już, bo centra działają od początku września, więc mamy już takie pierwsze ewaluacje, monitoringu, jesteśmy po grupach fokusowych, po spotkaniach z dzieciakami, więc widzimy, jak to wszystko tam przebiega. Co jest dla nas zaskakujące, chociaż może nie do końca, to jest to, że tak naprawdę dzieci różni język i chyba nic więcej. Jak mamy zajęcia na temat, mieliśmy zajęcia na temat tego, co lubią dzieci i nagle się okazuje, że obojętnie, w której się znajdujemy przestrzeni, nawet geograficznej, dzieci lubią te same lalki, budują z tych samych klocków, czytają podobne książki, oglądają te same filmy, tylko w innej wersji językowej. Więc się okazuje, że tak naprawdę bardzo wiele te dzieciaki łączy. I w czasie zajęć my mamy okazję im pokazać, że pomimo tego, że są z różnych krajów, że mają różnych rodziców, że pochodzą z różnego miejsca, na świecie, mają różne potrzeby i swoje wyzwania, które gdzieś tam niosą ze sobą, to tak naprawdę to, co ich łączy, to dużo więcej i dużo ważniejsze rzeczy. I dzieciaki tutaj bardzo łatwo wchodzą w te relacje. W ramach programu dzieciaki mają zajęcia takie programowe, które są na podstawie już opracowanego programu, który zrobiliśmy wspólnie z Fundacją Education Above All, to jest nasz partner jakby zagraniczny w tym projekcie, i który był wcześniej wykorzystywany, ten program był przy pracy z uchodźcami z innych krajów. Głównie tutaj oni z tym programem pracują, pracuje się z uchodźcami z Jemenu, Afganistanu, Syrii. Także my trochę, nawet dużo, musieliśmy ten program zmienić i dopasować do realiów Polski i Ukrainy i do zgodności z podstawą programową. Natomiast co jest fajne, dzieciaki nawet w takich prostych zadaniach mogą odkrywać właśnie to, co jest fajnego i jak można się nauczyć razem współpracować, ucząc się. A więc to nie jest tak, że to jest oderwane. I nagle się okazuje, że ta nauka jest też czymś, co nas integruje, co uczy nas współpracy i rozwija, a przy okazji odkrywamy, na przykład uczymy się o historii Polski i Ukrainy, albo porównujemy, czym różnią się dokumenty, bo mieliśmy zadanie z paszportami na przykład. No właśnie miałem zapytać o to. Dzieci i młodzież z Ukrainy, zwłaszcza ci młodzi ludzie, którzy trafili do Polski w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, przywieźli ze sobą do nas ogromny, ciężki bagaż stresu, często traum. Jakiej pomocy związanej z szeroko pojętą edukacją, Gosiu, wymagają w pierwszej kolejności? Na co kładziecie fundacji taki nacisk szczególny? Wiesz co, tutaj w większości jest tak, że my już, od samego początku, już kiedy po 24 lutym, oczywiście my byliśmy pod wrażeniem i też trochę braliśmy w tym udział głównie prywatnie, w tym takim naszym narodowym zrywie. Natomiast jako fundacja od początku mieliśmy takie podejście, że my bardzo chętnie pomagamy, natomiast my jesteśmy od edukacji, a więc jakby zajmujemy się tą działką i możemy pomagać w tym zakresie, plus nie możemy zapomnieć o tym, że mamy też dzieci w Polsce, które wymagają naszego wsparcia jako fundacja. Więc musieliśmy znaleźć rozwiązanie, w którym będziemy wspierali jedne i drugie dzieci, bo każde z tych dzieci przeżywało to, co się dzieje za naszą
granicą. I widzieliśmy też, jak to wpływało na dzieci polskie, tym bardziej, że mamy szkoły, które są przy wschodniej granicy i to był też dla tych naszych polskich dzieci było to bardzo trudne. Z drugiej strony patrzyliśmy na dzieci z Ukrainy. My jesteśmy tutaj w kontakcie ze szkołą ukraińską, która działa na terenie Warszawy, także ze Związkiem Ukraińców. Mamy spotkania z rodzicami ukraińskimi, więc jakby badaliśmy, co tak naprawdę najbardziej tym dzieciom jest potrzebne. Też od początku pracowaliśmy w klasach, oddziałach przygotowawczych. Nasi psychologowie, edukatorzy wchodzili, wspierali placówki edukacyjne w tym, żeby te dzieciaki się tutaj dobrze poczuły. I to, co myślę, że o czym wszyscy trochę zapomnieli w edukacji, to było to, że my bardzo szybko chcieliśmy ich przyjąć do naszego systemu i oczekiwaliśmy, że jak przyjdą na lekcje, to będą zadowoleni, że są na lekcji. Poczują się zaopiekowani i bezpieczni, bo przecież mają już lekcje tam geografii. Trochę to nie tak, proszę Państwa, się odbywa. Ponieważ najpierw ja muszę się jakby poczuć zaopiekowany i nie zapomnieć też o swojej tożsamości. To jest coś, co bardzo mocno zwróciło nam uwagę także rodziny ukraińskie, także Związek Ukraińców. W naszym programie na przykład wszystkie materiały są także w języku ukraińskim, bo wiemy, że język to jest coś, co najdłużej możemy zachować i co oddaje nam jednak trochę naszą tożsamość też narodową i czujemy się bezpiecznie. Dzieciaki nam też powiedziały, my robiliśmy takie badanie pod koniec czerwca, zanim zaczęliśmy pracę i zanim otworzyliśmy centra, badaliśmy, czego najbardziej dzieciom z Ukrainy brakuje w polskiej edukacji. I to było to, żeby mieć kolegów z Polski. Bo oczywiście my jesteśmy przyczynieni do tych pięknych obrazków, które mamy, widzimy tam, dzieci są witane oklaskami, balonami, jest wszystko pięknie. Natomiast w rzeczywistości to dziecko później na przerwie staje z innym kolegą z Ukrainy. Jest mu ciężko podejść do dziecka z Polski. Dzieci z Polski czasami próbują, te dzieci z Ukrainy też próbują, ale różnice, też to przełamanie tych lodów różnych jest bardzo trudne. My też mamy jednak w Polsce nie tylko dzieci z Ukrainy. I to było dla nas też wyzwaniem we wrześniu, ponieważ do naszych centrów zgłosiły się także dzieci i rodziny z Rosji, Białorusi, Gruzji, Wietnamu. I nagle się okazywało, że my mamy tych dzieci dużo więcej i też między dziećmi z różnych narodowości, które przebywają w jednej placówce, narastają różnego typu konflikty, niedomówienia i ta integracja jest tutaj jakby no niezbędnym elementem, tak? Myślę, że to jest coś, czego najbardziej dzieciakom potrzeba. No właśnie, do szkół w Polsce trafiło mnóstwo dzieci z Ukrainy. W ostatnim czasie adaptacja, no nie zawsze jest łatwa, o czym mówisz, o czym mówiłaś przed chwilą, Gosiu. Pojawiają się pewne napięcia, tak? Jak myślisz, jak polskie szkoły mogą sprawić, by nasi młodzi goście poczuli się u nas prawie jak u siebie w domu? Prawie, tak? Jak u siebie w domu. I też jak oceniasz, Gosiu, czy ukraińskie dzieci, ukraińska młodzież dobrze odnajdują się w polskiej rzeczywistości? Co mówią ludzie z fundacji, twojej fundacji, którzy mają z nimi kontakt regularny, choćby w ramach projektu programu Edukacja ma moc? W większości myślę, że nasi goście z Ukrainy dobrze się tutaj czują. Oczywiście to jest bardzo zróżnicowane i tutaj to też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że możemy mieć bardzo różną sytuację w zależności od sytuacji w placówce danej, od tego, jakie osoby do nas przychodzą, jakie jest otoczenie tych dzieciaków. My akurat mamy obecnie w Edukacja ma moc, jakby oprócz centrów mamy program pilotażowo wdrażany w 300 szkołach na terenie Polski. I teraz mamy tak, że są szkoły, w których na przykład mają państwo, nie wiem, 500 uczniów i jest 5 uczniów z Ukrainy. To ten proces integracyjny jest dosyć łatwy, szybciej nauczyciel może zareagować, jak ma jednego ucznia, może go szybciej w ten, co prawda, ja akurat uważam, że lepiej, jeżeli mamy jeden na jeden na przykład, ale to tak nam się nie wydarzy w Polsce, bo mamy dużą jakby rozpiętość i obszar, gdzie dzieciaki się znajdują. Natomiast później mamy na przykład szkołę, w której jest powiedzmy 40 uczniów, bo jest to szkoła wiejska, ale na przykład mamy 12 uczniów z Ukrainy. I tu już ten proces może całkowicie inaczej musieć przebiegać, tak? My przygotowaliśmy w ramach programu, są materiały w 3 wersjach językowych. Wersji angielskiej, ukraińskiej i polskiej. I teraz na stronie programu każdy nauczyciel, ale także każdy rodzic może te programy sobie pobrać. One są na wolnych licencjach, może z nich korzystać, zrobić z nimi co chce, może nawet sobie przejść e-learning na stronie i zobaczyć, jak tymi materiałami pracować i jak pracować z grupą międzykulturową. Bo to nie jest tylko materiał, to jest też to, żeby umieć podzielić grupę, klasę na grupy, żeby wiedzieć, jak wykazać troskę, co zrobić, kiedy mamy dziecko z traumą. Jakby tutaj różne wskazówki, których my jako nauczyciele, nauczyciele w polskich szkołach, nie do końca byli na to przygotowani, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, nikt z nas się nie przygotowywał na to, że za chwilę będzie wojna, tak? I będziemy musieli mieć tutaj osobne programy. Dlatego jakby ten program jest pomyślany też w taki sposób, on jest bardzo rozłożony tak, że nauczyciel dostaje proste wskazówki do zajęć na każdy dzień. I on może to wykonywać jako projekty tygodniowe, ale może sobie to wykonywać jako projekty na przykład
miesięczne i co tydzień ze swoją klasą w ramach zajęć wychowawczych wykonywać jeden scenariusz. Naprawdę nie musi tam za dużo, powiedziałabym, robić, bo to wszystko jest już gotowe. Natomiast też to, co jest ciekawe, że ja już mam takich, nawet moi znajomi, wykorzystują te materiały w swoim domu, bo mają u siebie, goszczą u siebie rodzinę z Ukrainy. Mhm. Mają dzieci w podobnym wieku. Więc ściągnęli sobie te materiały i jak dzieciaki po południu narzekają, że nie wiedzą, co ze sobą zrobić, to dostają gotowce. To teraz robicie takie zadanie. I co jest fajne, że akurat tutaj koleżanka mi opowiada, że oni też jako dorośli zaczęli te zadania robić razem z dziećmi. I nagle ona mówi, słuchaj, to takie jest wzruszające, kiedy ja dostaję od mojej teraz już koleżanki z Ukrainy, która jest u mnie w domu, dostaję od niej odręcznie zrobiony dla mnie paszport, a ja jej wręczam jej paszport. I się śmiemy, że w naszym domu każdy ma paszport, że może tutaj mieszkać. Więc to jakby można to wykorzystać w bardzo różny sposób. Poprzez projekt Edukacja ma moc, Małgosiu, rozwijacie kompetencje społeczne. Jak to rozumieć dokładnie? Rozwijamy takie umiejętności współpracy, empatii, ale też takie umiejętności, które są ważne, takie cechy, które są ważne dla dziecka, a więc pewność siebie, bezpieczeństwo, samoświadomość swoich mocnych, słabych stron, otwartość, na pewno zróżnicowanie społeczne. Tu jest bardzo szeroki wachlarz tych kompetencji i to są też w większości kompetencje, które my mamy w ogóle wpisane w system edukacyjny, że jakby no, dziecko powinno je rozwijać. Myślę, że dzisiaj nie będziemy wnikali, jak to działa systemowo. Natomiast z tego też względu łatwo jest te materiały wykorzystywać na zajęcia, które nauczyciele normalnie i tak by prowadzili, tak? Dodatkowo też te materiały są związane z podstawami programowymi, przedmiotowymi, bo jak wiemy, to jest u nas jeden z najważniejszych priorytetów edukacyjnych, więc tutaj, żeby też podstawa programowa była wykonana, ale w taki sposób projektowy, nowoczesny, innowacyjny, żeby dzieciaki też się nauczyły czasami, jak same mogą pracować, jak się dobierać w pary, jak budować swoje zespoły, jak się uczyć tak, żeby ta nauka sprawiała im przyjemne uczucia i dawała motywację, bo to jest też bardzo istotne, a wiemy, że niestety mamy w Polsce trochę kryzys jeszcze motywacji do edukacji, co obserwujemy też jako fundacja, więc tutaj też trochę jest to w sposób fajny, ale taki, żebyśmy się jednak czegoś nauczyli. W ramach projektu Edukacja ma moc dla dzieci z Polski i z Ukrainy nauka szacunku będzie prowadzona nie tylko poprzez odnajdywanie podobieństw, ale również docenianie tego wszystkiego, co nas różni, o tym Gosiu mówiłaś parę minut temu, a Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej oferuje także online wsparcie psychologiczne dzieciom i młodzieży w potrzebie. Kto dokładnie może skorzystać z tej formy pomocy? Jakiego rodzaju problemy najmłodszych pomagacie rozwiązywać? Wiadomo, że opieka psychologiczna w Polsce no, jest niewystarczająca, chociaż to bardzo delikatne określenie, a z emocjami dzieciaków jest krucho. Dla nas tutaj cały czas, my tak jak już się trochę znamy, to państwo może nie wiedzą, my się zajmujemy od 8 lat zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Zajmujemy się tym najtrudniejszym, mam wrażenie, obszarem, bo profilaktyką problemów w tym zakresie. I chociaż się już to zmieniło przez te 8 lat, idzie, mam wrażenie, w dobrym kierunku, ale droga przed nami długa. Natomiast dla nas priorytetem było też to, żeby też w każdym programie, tak jak mamy do tej pory, były te aspekty dotyczące zadbania także o zdrowie psychiczne i ten dobrostan psychiczny, bo też to, co pokazują badania, jeżeli my nie jesteśmy zadbani psychicznie, to osiągamy niższe wyniki edukacyjne, jesteśmy mniej zmotywowani. Tutaj nawet my jako dorośli, tak, jeżeli jest mi źle i nie jestem szczęśliwa i tak dalej, to w pracy moja motywacja też spada. No powiedzmy sobie szczerze, jak każdy nas robi rachunek sumienia, to jak ma doła, to jednak w tej pracy też tak trochę to widać. I tak samo jest u dzieciaków, tak? Jakby tutaj jest to bardzo proste do sprawdzenia. I w tym projekcie oferujemy, w centrach jest pomoc psychologiczna i tu też psycholog stacjonarnie, więc jest to jakby bardzo duży plus, ponieważ on jest zarówno na zajęciach z dziećmi, jak i dodatkowo może robić konsultacje indywidualne dzieciom. Nie robi diagnoz, ponieważ tutaj, no jakby wiadomo, to jest już inny obszar, ani nie prowadzi terapii, ale konsultuje, może wspierać dziecko. Mogą też z jego wsparcia korzystać nauczyciele i rodzice, a więc jeżeli dziecko do nas przychodzi, to rodzic może też skorzystać z tych konsultacji. Jeżeli dziecko nie przychodzi, a rodzic ma jakąś potrzebę, to też nie ma problemu. Dodatkowo są konsultacje online i one są zarówno na Edukacja ma moc, jak i na naszej poradni instytutowej. I tutaj można korzystać z pomocy psychologicznej. W większości korzystać mogą osoby dorosłe. Tutaj ze względów jakby bezpieczeństwa no, nie konsultujemy dzieci, chociaż przyznam się, że czasami nastolatki, jak nam przychodzą z problemami, to no, oczywiście my odsyłamy, mówimy, słuchajcie, no musicie trafić jakby do nas za zgodą rodziców, bo tutaj jakby system nam nie pozwala na inne działanie. Natomiast czasami się tam zdarza, że mama pisze z dzieckiem albo odpalamy kamerę. Tutaj można skorzystać z bardzo różnorodnej formy, bo można korzystać z konsultacji online w formie takiej całkowicie anonimowej. I ona się cieszy bardzo dużą popularnością, ponieważ de facto mogą
się państwo zapytać o wszystko, nikt państwa nie widzi, nie ocenia. Można się po prostu przyjść na czat, kiedy jest dyżur psychologa. Mamy też dyżury psychiatrów, mediatorów, pedagogów, więc można korzystać z całej gamy. Natomiast dodatkowo można się umówić na takie konsultacje, które się odbywają już takie całkowicie jeden na jeden i widzimy się przez kamerę. Tu jest bardzo duże obłożenie, natomiast można się nawet zapisywać na listy rezerwowe i wtedy nasi koordynatorzy wydzwaniają. Mamy takie sytuacje, że rodzice nawet są gotowi w samochodzie odpalić szybko kamerę, żeby się spotkać ze specjalistą, który akurat ma te pół godziny na spotkanie. I to jest wszystko oczywiście bezpłatne. My to jako fundacja finansujemy ze swoich środków własnych. Nauka umacnia wrodzoną siłę, to powiedział Horacy. Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. Za tym cytatem z kolei stoi Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. I dziś w Drogowskazach pochylam się z moim gościem nad edukacją. Odkrywamy jej moc, a ten temat wywołał program pod hasłem Edukacja ma moc, który proponuje Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej. W studiu ze mną jej szefowa, Małgorzata Nowicka. Małgosiu, w drugiej części programu będę ciebie pytał m.in. trochę o komunikację bez przemocy w edukacji, o mediacje szkolne oraz wychowawcze, kompetencje nauczycieli i rodziców uczniów, okej? Okay? Pewnie. Super. Do usłyszenia za chwilę. Michał Poklękowski, Drogowskazy, wracają już niebawem. Zapraszamy. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I wracają Drogowskazy, Michał Poklękowski, pora na drugą część. A dziś w studiu ze mną Małgorzata Nowicka, prezeska Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej, która nie tak dawno temu zainicjowała projekt, program pod hasłem Edukacja ma moc, ale oczywiście ma na swoim koncie znacznie więcej wartościowych przedsięwzięć związanych z edukacją dzieci, młodzieży, nauczycieli, no i rodziców uczniów. Witaj Małgosiu po raz drugi. Witaj. Nie ma co ukrywać, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży należy do największych wyzwań nie tylko naszej służby zdrowia, choć ta publiczna radzi sobie z tym średnio niestety. Trochę o tym mówiliśmy już pod koniec pierwszej części Drogowskazów, ale jest wyzwaniem także dla polskiej edukacji i jak z tym wyzwaniem te szkoły sobie radzą? Czy system naszej edukacji sprzyja poprawie stanu psychicznego najmłodszych, czy niestety w wielu przypadkach go nawet demoluje? Co należałoby w tym kontekście w Polsce poprawić w pierwszej kolejności? Ja, tak jak jest nasza nazwa, to ja oczywiście jestem zawsze tego myślenia pozytywnego, więc zawsze staram się widzieć plusy. Natomiast mamy bardzo dużo wyzwań w zdrowiu psychicznym. Niestety coś, co cały czas obserwujemy jako fundacja, co mnie też osobiście jako pedagoga najbardziej chyba martwi, to jest to, że my cały czas nie nauczyliśmy się, że musimy pracować wcześniej. My lubimy gasić pożary. Trochę tak jest. Mam wrażenie, że my jako Polacy w ogóle jesteśmy w tym bardzo dobrzy, nie? Jak już się wali i pali, to wtedy jakby z przypomnieniem sobie, okej, dobra, to może coś zrobimy. I w zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży mniej więcej robimy cały czas to samo. I tutaj jakby oczywiście to nie podlega dyskusji, no mamy zapaść opieki psychiatrycznej, psychologicznej na etapie już takich poważnych problemów dzieci i młodzieży. Jak najbardziej trzeba w to inwestować. Mhm. Natomiast, proszę państwa, my nie możemy się na tym i wyłącznie skupić. My musimy zrobić rzeczy, które zapewnią, że nasze dzieci nie będą potrzebować tej pomocy. I to jest ta część, która jest jakby najtrudniejsza, tak? Bo my też nie jesteśmy nauczeni jako dorośli. No powiedzmy sobie szczerze, jak my byliśmy młodzi, nikt z nami nie pochylał się nad tym, jak my się ze sobą komunikujemy, czy używamy agresji, przemocy w języku. No, nie rozczulano się nad nami, no, tak? Nikt tam nie zastanawiał się, dlaczego jesteśmy mniej zmotywowani. Jakby trochę się te rzeczy zmieniły, no bo zmienił się świat, tak? I to jest też coś, co jest wyzwaniem dla, myślę, że i dla edukacji, i dla rodziców, że my musimy sobie zdać sprawę, że nasze dzieciaki już żyją w innym świecie, one potrzebują czegoś innego. To nie jest praca, którą wykona sam nauczyciel z naszym dzieckiem, to jest praca, do której musimy grać do jednej bramki. My jako fundacja realizujemy programy i one jakby tutaj patrząc już, bo one już trwają latami, to widzimy, że szkoły, które są w ciągłym procesie zmiany myślenia o tym, z czym w ogóle jest zdrowie psychiczne, co na nie wpływa, jak ono wpływa na edukację, jak my małymi rzeczami wpływamy na to zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży i jak to wpływa później też na ich edukację i na to, jak one się czują, to widzimy, że im dłużej szkoła jest w takim procesie zmiany, tym większy sukces. Tego się nie zrobi w miesiąc, dwa miesiące, jednym szkoleniem, ani jakąś małą zmianą, że tam dzieci nagle będą miały jedne zajęcia w ciągu, nie wiem, całego roku dotyczące zmiany komunikacji. Jakby tutaj sukcesu wtedy, jakby musimy sobie szczerze powiedzieć, że nie będzie. Natomiast kiedy jest to zmiana procesowa, no to tam jakby możemy zauważyć, że jest lepiej, tak? Natomiast to, co jest myślę, że najtrudniejsze w tej zmianie i w tym myśleniu o zdrowiu psychicznym dzieci, że my musimy zmienić podejście do uczenia i
to trochę jest taka praca, którą my jako rodzice i nauczyciele musimy najpierw wykonać ze sobą. Mhm. A więc ja muszę zmienić swoje myślenie i swoje oczekiwania, muszę się nauczyć nowych metod, muszę trochę się otworzyć na to, że no może coś muszę teraz zrobić inaczej, tak? I to jest największym, mam wrażenie, wyzwaniem. Mhm. Cały czas nad tym pracujemy. Kiedyś poświęciłem Małgosiu całą edycję drogowskazów w zagadnieniu komunikacji bez przemocy. Wiem, że twoja fundacja też stawia na ten właśnie model porozumiewania się i współpracy. Tak. Komunikacja bez przemocy nazywana jest czasem pięknie językiem serca. Czy komunikacja bez przemocy jest możliwa na przykład w szkole? Jest możliwa i nie dość tego, że jest możliwa, to nawet jeszcze szkoły podstawowe i przedszkola mogą obecnie u nas korzystać z całkowicie darmowego programu szkoleniowego i mogą się nauczyć, jak taką komunikację wdrożyć do szkoły, korzystając tutaj z wsparcia profesjonalistów i z wymiany jakby doświadczeń też między placówkami i nauczycielami, które już to robią. To jak najbardziej jest możliwe, no tylko musimy poznać ten system i zobaczyć, czy jesteśmy bardziej żyrafą czy szakalem i czy jednak byśmy bardziej chcieli zostać tą żyrafką. I to też, myślę, że to jest też istotne w komunikacji bez przemocy, że to jest jakby pierwszym krokiem. Drugim krokiem, który jest bardzo ważny, to jest to, że my później przechodzimy, im dzieci są starsze, tym jak już się nauczą tej komunikacji bez przemocy i my w tym procesie jesteśmy z nimi, to później bardzo łatwo jest nam wejść do tego, żeby je także nauczyć mediacji. A więc takiego rozwiązywania konfliktów, pokazywania, że one mogą to robić same, że ja jako dorosły wcale nie muszę być w tym cały czas. Właśnie, Gosiu, wyczytałem, że wasi fachowcy uczą rozwiązywać te konflikty. Czy myślisz, że młodzi ludzie w Polsce, uczniowie, tego nie potrafią właśnie? Czy mają spore braki w tym zakresie? Rozwiązywanie konfliktów, czyli te mediacje szkolne, tak? Jestem o tym święcie przekonana. Obserwuję to już u najmłodszych. To jest trochę też wina nasza rodziców. Ja też jako rodzic się tutaj biję w pierś. Co prawda staram się tego nie robić, ale jednak my weszliśmy w taką fazę, w której dorośli rozwiązują konflikty za dzieci. To prawda, trochę tak jest. Jak tam koleżanka złamie kredkę mojej Kasi, to Kasia nie pójdzie do niej i nie powie, słuchaj, tylko Kasia przyjdzie do mnie i ja zadzwonię do mamy. Dobrze, jak zadzwonię do mamy, a nie do dyrektora. I jakby w tym momencie my trochę im zabieramy tą opcję, żeby one się nauczyły, jak to zrobić samemu. To jest najtrudniejsze, tak? Więc tutaj jakby, tym bardziej, że akurat nauka mediacji to już jest poważne słowo, tak? Mediacje zgodnie z standardami Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Edukacji i Nauki możemy zacząć wprowadzać dzieciom od 7 klasy szkoły podstawowej. Młodsze dzieci nie mogą uczestniczyć w procesie mediacyjnym, natomiast my też obserwujemy, jak na warsztaty przychodzi ta młodzież. I oni mają warsztaty z naszymi mediatorami i uczą się kompetencji, które sama młodzież nam przyznaje, że to nie chodzi już nawet o to, że oni mogą później prowadzić mediację. Mogą. Ale oni mówią, wy pani, ja nagle mogę się dogadać z kolegą, jak mamy różne zdanie. Możemy sobie porozmawiać w otwarty sposób o swoich emocjach. Możemy się tego nauczyć w czasie takich warsztatów. Wiem, co zrobić, żeby coś wynegocjować z rodzicami, a czasami z nauczycielami. Więc to jest też taka kompetencja, która się przydaje przyszłościowo, tak? Że oni po prostu nie będą lądować jak my w różnych tam trudnych sytuacjach, tylko będą potrafili te konflikty rozwiązać. Więc jak najbardziej myślę, że to warto nad tym popracować i warto czasami, żebyśmy my odpuścili i dali dzieciom poczucie odpowiedzialności, ale też konsekwencje. I przestrzeń do działania, tak. Tak, bo jeżeli my robimy wszystko za nich, no to nie oczekujmy, że później to będzie działać. Nie oczekujmy. Wychowawca, Gosiu, rodzic, nauczyciel musi mieć pewne kompetencje, żeby wychować młodego człowieka. Wiem, że twoja fundacja, Gosiu, Fundacja Instytut Pozytywnej Edukacji, w takie kompetencje pomaga wyposażać rodziców i nauczycieli. Jak to robicie? O co tu chodzi? Robimy to w bardzo różny sposób. My mamy bardzo dużo różnych programów, platform, mam wrażenie, że mamy ich coraz więcej i to jest niekończąca się historia. Mogą z wszystkich tych, z całego tego wsparcia państwo mogą korzystać całkowicie bezpłatnie, bo u nas wszystkie rzeczy są bezpłatne dla odbiorców. Wystarczy wejść na naszą stronę i poszukać, czego tak naprawdę państwo potrzebują, bo są programy, są materiały, mamy e-booki, mamy e-learningi, mamy programy szkoleniowe w czasie rzeczywistym, wysyłamy różne pomoce, więc tak naprawdę można otrzymać dużo rzeczy, które już jakby są gotowe. Dodatkowo odbywa się program Szkoła Myślenia Pozytywnego. Tutaj co roku bierze udział w tym cała rzesza szkół z terenu całej Polski. Szkół, przedszkoli, już teraz poradni pedagogiczno-psychologicznych. I w ramach tego programu także wspieramy rodziców i nauczycieli szkoleniami, konsultacjami. Można korzystać z naszych webinarów, które się odbywają. Tam jest bardzo szeroka gama tematyczna, więc można także obserwować naszego Instagrama. Instagrama można, ale tutaj państwo, my cały czas tutaj, jakby ktoś z państwa chciał prowadzić nasz
Instagram, to zapraszamy. Natomiast można obserwować naszego Facebooka i naszą stronę internetową. Najwięcej informacji takich bieżących jest na Facebooku. Tam naprawdę co miesiąc odbywa się cały szereg wydarzeń, które są całkowicie bezpłatne. One dotyczą pracy z naszym dzieckiem w różnych aspektach, czy to chodzi o afazję, czy zaburzenia słuchu, czy praca nad rozwojem mowy, czy radzenie sobie i takie pomocowe rzeczy dla rodziców, którzy mają dzieci ze spektrum. Tutaj tak naprawdę jest tego, chyba tematycznie mam wrażenie, że już chyba bardziej się nie da. Dodatkowo na naszym YouTubie są wszystkie retransmisje webinarów i szkoleń i konferencji i dodatkowo są także lekcje wychowawcze dla dzieciaków, więc tak naprawdę rodzic może wybrać, co by chciał i co jest mu potrzebne. A jeżeli czegoś nie ma, to też można do nas napisać i my zawsze postaramy się odpowiedzieć. Gosiu, Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej, jak czytam na waszej stronie internetowej, powstała po to, aby zmieniać myślenie o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Mój 10-letni syn na razie nie przepada za nauką, jest w 4. klasie. Z tego, co wiem, wielu jego rówieśników, rówieśniczek też wolałoby robić coś innego niż siedzieć na lekcjach. I często zastanawiam się, co młodzi ludzie wiedzą na temat edukacji jako takiej, czy jakkolwiek zastanawiają się nad jej sensem, wiesz, nad koniecznością, tak? I tak dalej, i tak dalej. Co mogłabyś powiedzieć na ten temat? Jak przyjaźnie wyjaśnić najmłodszym, że edukacja jest ważna i że może mieć, że ma moc? Trochę filozofujemy. Rzadko się zdarza, żeby mnie tak na chwilę przytkało, proszę państwa, ale dobre pytanie. Myślę, że to jest pod wieloma względami złożony proces, ponieważ zauważmy, jak o edukacji w ogóle mówimy. My w Polsce mamy kryzys mówienia o edukacji, bo jak mówimy o edukacji, to mówimy, rodzice narzekają, nauczyciele narzekają, samorządy narzekają, bo nie ma pieniędzy. Centralnie mówimy, no jest super, ale jednak mogłoby być lepiej. I jakby nie ma tego pozytywnego wydźwięku dotyczącego edukacji, tak? I są takie nawet badania, jak wczoraj rozmawiałam z prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologów, które przeprowadzało takie badania dotyczące tego, jakby co się dzieje z dzieciakami, z ich motywacją. I dokładnie w wieku, w którym jest twój syn, w klasie 4 większość dzieci badanych powiedziało, że chciałyby przejść do edukacji domowej lub do szkoły w chmurze. Ale dlaczego? Bo im się to kojarzy z tym, że nie będą musieli chodzić na lekcje, nie będą mieli ocen. De facto chodzi o to, że nie będą się musieli uczyć, bo będą siedzieć w domu. No będą mogli zrobić to, jak to tam powiedział jeden z badanych, będą mógł robić to, na co mam ochotę. I teraz cały myk polega na tym, żebyśmy my jako dorośli po pierwsze zaczęli szanować edukację, bo my jesteśmy przyzwyczajeni u nas, że edukacja jest czymś, co po prostu mamy. Tak, po prostu. Ona jest, będzie, jest dla wszystkich, bardzo proszę. Jeszcze jedzcie. Tak. I możemy wybrzydzać, nie? Jakby, abyśmy chcieli mieć tak, albo inaczej, albo chcielibyśmy mieć system fiński, albo system amerykański, no różne możemy sobie tutaj wymyślać, szwedzki, co tam państwo sobie wybiorą. Natomiast nie doceniamy tego, że możemy mieć tam edukację. I oczywiście nasza edukacja ma dużo problemów, dużo rzeczy można by było zmienić, natomiast sama zmiana tego myślenia o tym, że to nie jest coś, co jest przymusem, tylko jest to dla mnie przywilejem, że ja mogę pójść do szkoły i mogę się uczyć. A więc już sama ta zmiana perspektywy jest czymś, co bardzo dużo nam daje. Dodatkowo mówienie o tym, no jakby zdajmy sobie sprawę o tym, że jeżeli mówimy, patrzymy teraz na to, jak to się dzieje na przykład z zarobkami ludzi, no to też pokazywanie dzieciakom, że jeżeli ja się uczę, to jednak mam szansę. Zwiększam szansę, tak? Bo jeżeli ja będę mówić mojemu dziecku, słuchaj, po co się uczysz? W ogóle nie uczysz języków obcych, przecież tam pojedziesz do Niemiec i się sam się nauczysz, no to on nie będzie miał tej motywacji, tak? No, jakby oczywiście dodatkowo fajnie, żeby ta nauka przebiegała w taki proces, który mnie jako młodego człowieka wkręca. I ja też staram się zawsze być takim edukatorem, który widzi w tym, że edukacja ma być czymś, co mnie zafascynuje. Ja też z jednego wykształcenia jestem fizykiem. I jeżeli ja teraz o fizyce będę opowiadała na zasadzie przeczytajcie definicję i nauczcie się wzoru na pamięć, nikogo to nie zafascynuje. No przypomnij, jak sobie państwo przypomną swoje czasy nauki i fizyki, myślę, że niewielu z państwa powie, o, fajnie było. Natomiast jeżeli pokażę młodym ludziom, co się dzieje, zrobię z nimi eksperymenty, oni zobaczą, że mnie to fascynuje, to ich też to zafascynuje. Jakby ja ich mogę wtedy zarazić tym, że to jest coś fajnego. Jeżeli ja przyjdę do szkoły i tylko jednak przerabiam materiał, zaliczam te czytanki, wypełniam ćwiczenia, żyję od sprawdzianu do sprawdzianu, to nie będzie dla mnie fascynujące, tak? Tu jest też coś, co jest bardzo istotne w motywacji, to jest system ocen. Jeżeli ja się uczę dla oceny zewnętrznej, to moja motywacja będzie, proszę państwa, spadać. Jeżeli ja nie mam tej motywacji wewnętrznej swojej, że to jest dla mnie istotne i ważne, no to tutaj no jakby będzie mi ciężko, tak? Bo jak nie mam też, jeżeli nawet bardzo długo dostaję piątkę, ta piątka w którymś momencie przestaje mnie już motywować, tak?
bo zawsze ją dostaję. To nawet może będę chciać spróbować, jak to jest mieć jedynkę, nie? Bo nigdy tego nie przeżyłem, nie? Więc tutaj też te motywatory, też to, żeby pamiętać o tym, i to nauczyciele i rodzice, że żeby dziecko zmotywować do tego, ono nie musi być dobre we wszystkim. Nie musi lubić każdego przedmiotu. Tak to też tłumaczę swojemu synowi. Ja swojemu również, chociaż na innym etapie edukacyjnym. Nawet udało nam się, że doszedł do wniosku, że ma jeden przedmiot w liceum, który mówi, dobra, ten mogę tak po prostu zaliczyć, nie? Ja mówię, aha, super, miałam nadzieję, że więcej wybierzesz. Natomiast to jest to, żeby też dzieciakom pokazywać, że ta edukacja jest jakby fajnym procesem, fajną przygodą. Jak ona będzie tą przygodą, to one się same, najtrudniejsza jest czwarta klasa, bo proszę państwa, tam się wszystko zmienia. I to dziecko nagle jest rzucone w taki wir. Bo się mój od sprawdzianu, od testu do testu, od kartkówki do kartkówki. Dzień w dzień. Nie wiem, jak on to wytrzyma. Znaczy tutaj moglibyśmy wejść w to, jakie są prawa ucznia i jak powinno to wyglądać. To jest osobny temat. Moglibyśmy osobną audycję zrobić. Natomiast to, co jest istotne też i to, co my zwracamy uwagę bardzo mocno, że wiadomo, że musimy sprawdzać ile nam się uczeń nauczył. Tak? No pewnie, tylko że pytanie, tak. Czy sprawdzian i test, który się odbywa bardzo często, jest dobrym rozwiązaniem. Tak? Czy ja naprawdę sprawdzam, ile się uczeń nauczył, czy sprawdzam tylko, ile on trochę wrył sobie w głowę, tak? Czy on nauczył mi się też odpowiednio odpowiadać na to, co ja chcę, tak? Tutaj to też w zależności od tego, jak to sprawdzamy. Natomiast naprawdę myślę, że można znaleźć dużo fajniejszych metod. Polecam nauczycielom, żeby jednak poszukali innych metod. To tyle w drugiej części drogowskazów. Dziś rozmawiamy o edukacji, która ma moc, a temat ten wywołała Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej, która niedawno pochwaliła się programem pod hasłem Edukacja ma moc. W studiu goszczę dziś szefową tej fundacji, Małgorzatę Nowicką. Rozmawiamy nie tylko o przedsięwzięciu, o którym wspomniałem przed chwilą, ale szerzej o roli, znaczeniu i też kondycji edukacji w ogóle. Mam jeszcze kilka pytań, więc mam nadzieję, że Małgosia przetrwa ze mną także trzecią część programu. Przetrwamy? Tak, oczywiście. Super, już nie może być inaczej. Michał Pokrękowski, wracamy do Was z Gosią Nowicką już wkrótce. Zapraszamy. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, kłaniam się. Czy system edukacyjny w Polsce sprzyja naturalnym procesom uczenia się oraz zdrowemu i twórczemu rozwojowi dzieci i młodzieży? Czy współczesna polska szkoła uczy ważnych życiowych cech i umiejętności, a tym samym optymalnie szykuje do swobodnego i też odważnego poruszania się w obecnym, niełatwym, bo pełnym kryzysów i wyzwań świecie? Zgodnie z opiniami wielu naukowców, które znalazłem w sieci, aktualny system edukacyjny skutecznie zabija w dzieciach wrodzony geniusz oraz wewnętrzną motywację do nauki i do działania. A przepracowani i nienależycie wynagradzani nauczyciele to tylko jeden z wielu problemów, z jakimi mierzy się polskie szkolnictwo. Ale do edukacji można podejść zdrowo, bo pozytywnie, można pokazać jej moc, a naprawdę czasem niewiele trzeba, by tak się właśnie stało. O tym dziś między innymi w programie. W studiu cały czas Małgorzata Nowicka, prezeska Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Witaj po raz trzeci, Małgosiu. Witaj. Taki sobie jestem, że tak teraz siedzę no na właśnie tym zastanawiam, tak. Czy będzie dobrze, czy będzie trochę mniej? Ja się boję, proszę państwa. Nie, myślałam, że ta przerwa mi pozwoli jakoś złapać siłę, wiatr w żagle, ale... Nie ma tak lekko. Małgosiu, przypomnij proszę, co jest filarem edukacji pozytywnej, którą propaguje i wspiera twoja fundacja? Filarem jest taka otwartość na każdego człowieka i to, że szkoła to jest jakby trochę tak jak rodzina. Jest całym ale systemem. Ale bo tak jest, tak jest. I tutaj nie jest tak, że ktoś gra do innej bramki niż, oczywiście w rodzinach też różnie bywa, ale mówimy o takiej przykładnej rodzinie, która jednak gra do jednej bramki i nawet jak jest ciężko i pod górkę, to razem idą w tą i się wspierają. I u nas jest tak, że jakby też mamy to podejście, że w edukacji ważne są wszystkie grupy, które tworzą daną społeczność szkolną, a więc nauczyciele, rodzice i uczniowie. I to musi ze sobą współgrać. Jakby my nie możemy mieć, możemy mieć rozdźwięki, ale musimy także wtedy usiąść razem i dojść do konsensusu jakiegoś. Mhm. To w takim razie, czy istnieje coś takiego, Małgosiu, jak edukacja negatywna? Jeśli tak, to czym się charakteryzuje? To jest pozytywna, to chyba jest negatywna też. Myślę, że negatywna w moim odczuciu, takim bardzo prywatnym, to jest też to, kiedy tak naprawdę my przychodzimy i po prostu czegoś oczekujemy jedni od drugich, nigdy ze sobą nie rozmawiamy, nawet nie wiemy, jakie oczekiwania ma ta druga strona i też kiedy to wszystko jest oparte tylko na takiej właśnie motywacji zewnętrznej, że ja po prostu, ja tutaj przychodzę, muszę,
ty musisz przyjść, ja muszę przyjść, bo jestem nauczycielem, ty musisz przyjść, bo jesteś uczniem i to tak sobie razem tutaj posiedzimy i żaden z nas nie widzi sensu tej edukacji, tego, co robimy. I to jest wtedy bardzo negatywnie będzie na nas wpływało. No właśnie, czy dzieci uczą się efektywnie, słuchając monologowej wypowiedzi nauczyciela, nauczycielki, wykonując żmudne zadania w zeszycie ćwiczeń, czy ucząc się na pamięć, często zupełnie bez zrozumienia, tak, setek definicji i reguł? Czy taką edukację też można nazwać pozytywną? Czy można jakoś pogodzić, wiesz, wiedzę, którą trzeba posiąść w szkole, bo bez tego ani rusz, której przyswajanie może być dla ucznia nudne i męczące, z naturalną, wiesz, ciekawością świata, z chęcią poznawania jego tajemnic? Czy współczesna szkoła w Polsce między innymi to umożliwia? Myślę, że umożliwia, natomiast wymaga to zaangażowania i otwartości jakby wszystkich elementów. Oczywiście po pierwsze i ważnym jakby czynnikiem jest uczeń, ale ten uczeń przychodzi do szkoły i on musi mieć wsparcie nauczycieli i rodziców w tej swojej procesie edukacyjnym i rozwojowym. I teraz ważnym elementem jest to, jakiego mamy nauczyciela. Czy ten nauczyciel właśnie wymaga na przykład nauczenia się regułek na pamięć i wypełnienia ćwiczeń, które są gotowe od wydawnictwa, to wtedy jakby wiemy, że ten uczeń pewnie to zrobi. Jakby każdy jest w stanie, ja jestem w stanie nauczyć każde dziecko szybkiego uczenia się na pamięć i to jest proste dosyć, żeby to wykonać. Tylko po co? Bo jeżeli on się uczy bez zrozumienia, to tej wiedzy później nie będzie potrafił wykorzystać, tak? Więc z jednej strony potrzebujemy takiego nauczyciela, który będzie potrafił nauczyć tej wiedzy, która jest niezbędna, bo powiedzmy sobie szczerze, jakby to nie jest tak, że my tych definicji mamy się uczyć, bo one tak po prostu, tylko jakby mamy je zrozumieć, tak? Mamy to coś, co jest w definicji dla nas istotne. Tylko możemy tego nauczyć w różny sposób, więc musimy mieć nauczyciela, który potrafi to zrobić, jest zmotywowany, jest otwarty na to i ma taką możliwość pracy twórczej, innowacyjnej, kreatywnej. No, żebyśmy mieli takiego nauczyciela, to jak pomyślimy sobie tak logicznie, jak wyobrazimy sobie taką osobę, która jest otwarta, kreatywna, innowacyjna, poświęci swój dodatkowy czas, żeby przygotowywać wszystkie rzeczy i będzie tam jeszcze w międzyczasie z naszym dzieckiem czasami indywidualnie pracowała, no to powiedzmy sobie szczerze, ona powinna zarobić też tyle, żeby być zmotywowanym zewnętrznie dosyć mocno. No i tu mamy pierwszy szkopuł naszego systemu. Drugi to jest taki, żebyśmy też my jako rodzice nauczyli się, że my nie musimy oczekiwać zawsze oceny, nie musimy o wszystkim, co się dzieje w systemie w czasie edukacji naszego dziecka mieć cały czas nad tym pieczę. To jest, proszę Państwa, strasznym problemem obecnej edukacji. To jest to, że my jako rodzice, oczywiście my mamy mieć wpływ na tą edukację naszego dziecka, na ten proces wychowawczy i tak dalej. Ale jeżeli my na każdym kroku mamy dobre rady dla każdego nauczyciela, uważamy, dyrektora, że tak, mamy, że wiemy to lepiej, to ten proces nie będzie przebiegał dobrze. Bo to budzi także w tej drugiej stronie, no wyobraźmy sobie, że teraz ten nauczyciel na przykład dzwoniłby do nas codziennie o godzinie tam różnej, bo ja wiem, o której czasami rodzice potrafią zadzwonić i dzwoniłby za każdym razem i mówił nam, jak my mamy wychowywać swoje dziecko, bo on wie lepiej. Ale przecież do dyrektora szkoły mojego syna podstawowej regularnie wparowywują do gabinetu rodzice i mu mówią, co powinien zmienić w szkole. My też musimy pamiętać, że to są ograniczenia, które są w jednostkach edukacyjnych, tak? Pewnych rzeczy dyrektor nawet jakby chciał nie przeskoczy, bo na przykład nie ma na to finansowania. Więc też my musimy mieć na to tą otwartość, że no po prostu u nas jest jednak takie założenie trochę złej woli, że na pewno temu nauczycielowi się nie chce, ten dyrektor mógłby to lepiej zrobić. Nie, naprawdę, słuchajcie, ja znam w edukacji, ja obecnie mam pod opieką ponad 3000 placówek w całej Polsce. I naprawdę w każdej tej szkole, przedszkolu, ci ludzie starają się jak mogą najbardziej. Czasami nie mogą czegoś zrobić, czasami nie mają jakiejś pomocy, nie mają na to środków finansowych. A i tak jakby, no my mamy takie szkoły, gdzie w wakacje nauczyciele ze swoich pieniędzy, ze swoimi rodzinami remontowali sale lekcyjne dla swoich uczniów, tak? I ja byłam totalnie zaskoczona. Trochę powrót do PRL-u, pamiętam, w latach 80. Tak. też było jest podobnie. To, znaczy oni odczuwali z tego wielką satysfakcję. Tak, super było też to, że rodzice przyszli i pomagali i to była też okazja do integracji, do tego, że to jest taka wspólna nasza przestrzeń, tak? Że ta szkoła jest jakby naszym wspólnym dobrem. To nie jest coś, co po prostu jest i tam ten dyrektor ma stawać na rzęsach, tylko my to razem tworzymy. Szkoły są bardzo różne. Ja akurat mam syna w szkole, w której na przykład rodzice nawet odgórnie za dużo nie mogą, w sensie jesteśmy tam w społeczności szkolnej, natomiast jesteśmy już przygotowani na to, że nasze dzieci mają być już samodzielne, tak? No są w liceum.
Więc my nie wiemy, co tam się do końca dzieje i dowiadujemy się wtedy, kiedy naprawdę jest taka potrzeba, bo inaczej dziecko jest odpowiedzialne za swój proces nauki, bo to ono się uczy. Ja już szkołę skończyłam. I to jest, proszę Państwa, super sprawa, jakby ja polecam, bo to też buduje taką przestrzeń dla tego dziecka. To jest też, wpływa motywacyjnie na to dziecko, bo to jest moja sprawa. Ja mogę przyjść do mojego rodzica i się dowiedzieć, powiedzieć, że potrzebuję w czymś pomocy, ale to jest mój proces edukacji. To ja tworzę swoje życie, tak? Więc tutaj też taka jednak przestrzeń, którą możemy sobie dać. Ja mam takie wrażenie, że jednak wielu rodziców ma jednak nierealistyczne oczekiwania po szkole, tak? Po nauczycielach, że też myślą, że szkoła załatwi za nich wszystko. Również w tym procesie wychowawczym. Nie jest tak trochę? Tak. I znaczy mamy, tutaj mamy bardzo różne grupy rodziców. Jest cały czas problem takich właśnie i oczekiwań rodziców i tego, że szkoła wyręczy. Dokładnie tak, wyręczy. Ale wyręczy w taki sposób, który ja sobie zaplanowałem. Ja nie wiem, czy Państwo są w stanie sobie wyobrazić, że mają Państwo nagle w domu 300 dzieci, no 250 powiedzmy, i trzeba wychować i edukować każde dziecko według tego, co dany rodzic chce. No to jest niemożliwością, tak? Jakby no tego nie zrobimy, tak? Więc tutaj też taki zdrowy rozsądek rodziców i czasami też odpuszczenie, tak? Może być tak, ja wiem, że my jako rodzice zawsze zakładamy, że nasze dziecko jest najlepsze, najzdolniejsze i najgenialniejsze i na pewno wszyscy takie dzieci mamy, natomiast one mogą też mieć swoje wzloty i upadki i swoje wyzwania, które muszą podołać i czasami też ten nauczyciel może je tam ostrzej potraktować i powiedzieć, słuchaj, z czegoś się musisz podciągnąć, tak? Coś musisz zrobić więcej. I my wtedy nie musimy biec i mówić, że na pewno nie, bo to na pewno nasz Kamil, na pewno taki, on jest genialny i on na pewno zasłużył na piątkę. Nie, no napisał na 3, no trudno. I nie musi tego poprawiać. Też, proszę Państwa, nie zawsze trzeba mieć same piątki. Zostało naukowo udowodnione, że dziecko, uczeń, tak, jest w stanie trwale przyswoić sobie jakąkolwiek wiedzę i mieć z niej też wymierną korzyść, tylko wtedy, gdy sam z głębi serca chce się czegoś nauczyć. Ale to jest nierealne zupełnie. Ja nie wiem, czy tak do końca nie jest możliwe. No jest możliwe, że uczeń chce coś zrobić, bo go to zainteresuje. I ma nauczyciela, który potrafi go wkręcić, tak? To nie jest też tak, i to też musimy sobie przyjąć, że to nie jest tak, że każda osoba i każdy sposób będzie dobry dla każdego dziecka. Tutaj na początku powiedzieć o tym, że na przykład czy ten monolog nauczyciela jest efektywny dla ucznia. Może dla jakiegoś będzie, bo nie wiemy tego, tak? Może być jakieś dziecko, które siedząc i słuchając opowieści o na przykład dziadach Mickiewicza powie, Boże, tak chcę to przeczytać, tak? A reszta klasy będzie myślała o tym, co zjedzą na obiad. Więc no, jakby możemy mieć tutaj różne potrzeby. Natomiast myślę, że taka rzecz, którą ja też często pracując z nauczycielami zaznaczam, że póki mnie nie interesuje to, czego uczę, to nie zainteresuje tym dzieci. Absolutnie się zgadzam. I to jest trochę tak, jak szewc bez butów chodzi, nie? Tak samo jest, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Jeżeli ja sama nie potrafiłabym zadbać o swój dobrostan psychiczny, to nie nauczę mojego dziecka, jak to robić. Otóż to. I tak jest w edukacji, tak, że ja miałam kiedyś taki eksperyment i on bardzo fajnie pokazuje to, jak można zmienić pewne rzeczy w edukacji. On był tylko w jednej szkole w Polsce, jakby któraś ze szkół była odważna i chciała tego sprowadzić, to polecam. Chodziło o podniesienie wyników edukacyjnych z matematyki. Naprawdę tam te wyniki nie były dobre, tak delikatnie mówiąc. I próbowano co roku coś zmienić. A więc było więcej kartkówek, więcej sprawdzianów, więcej czegoś. Takie metody nie działają na podwyższenie wyników edukacyjnych. I poproszono mnie o wsparcie, co możemy zrobić. I zrobiliśmy bardzo prostą rzecz. Zastanowiliśmy się z nauczycielami matematyki, których w tej szkole było 5, który obszar matematyki dla nich jest najbardziej interesujący, który oni lubią, który ich fascynuje. I zajęcia z matematyki odbywały się rotacyjnie, a więc klasy miały zajęcia z danego obszaru tematycznego z nauczycielem, dla którego to było najfajniejsze w matematyce. Wyniki, wszyscy nagle pokochali matematykę. Jakby oni chcieli chodzić na to, bo ci nauczyciele byli wkręceni w to, czego uczyli. No w matematyce jeszcze mamy to, to też jest udowodnione, że jeżeli czegoś, jakby, nie wiem, czy Państwo wiedzą, nie ma osoby, której nie jesteśmy w stanie nauczyć się matematyki. Głównie chodzi o to, że jeżeli ja źle na początku byłem uczony matematyki, to później się tej matematyki boję i jej nie rozumiem. Ale dokładnie tak jest. I to jest jakby bardzo proste, jest to udowodnione. Teraz są już systemy, które też mogą wspierać taką edukację matematyki. Polecam, to są systemy online'owe i one nawet potrafią cofnąć dziecko do momentu, w którym system odkrywa, czego dziecko nie potrafi
z matematyki i cofa go do tego momentu, nadrabia z nim ten moment, żeby ono potrafiło pójść dalej w matematyce, tak? I trochę w ogóle jest tak w edukacji, że jeżeli ja nie poznam czegoś, co może mnie zafascynować na początku i ktoś mi tego dobrze nie wytłumaczy, to później jest mi coraz ciężej się uczyć. I tak jest też z językami na przykład obcymi, tak? Jakby naprawdę, no jakby ja rozumiem, że można się uczyć słówek na pamięć, ale jak państwo puszczą dzieciom bajki, filmy po angielsku, to szybciej się nauczą tego angielskiego, tak? Jeżeli sobie wprowadzimy jakiś dzień, kiedy możemy na przykład uczyć, w domu rozmawiamy tylko po angielsku, obiecuję państwu, że będzie taki moment, w którym państwo nie będą już w stanie nadążyć za tą mową tego dziecka, nie? Więc wtedy, no, także myślę, że tutaj ta opcja nauczyciela, to jest jakby kluczowe jest w edukacji, kto nas uczy. W szkole dość często dzieci uczą się rzeczy niedostosowanych do ich rozwojowych potrzeb i możliwości. To też opinie wielu niezależnych ekspertów od edukacji. Takie też znalazłem tutaj, przygotowując się, Gosiu, do rozmowy z tobą. Program wymaga, aby przyswoili to samo w tym samym czasie i na czas. System edukacyjny często nie widzi tego, że każde dziecko jest inne, ma zupełnie inne możliwości percepcji, inną przeszłość, nierzadko traumy za sobą, własny sposób doświadczania, uczenia się i zapamiętywania informacji. Czy w jakiejkolwiek perspektywie realne jest, żeby ten system edukacyjny w Polsce zobaczył te różnice, że nie da się wszystkich wtłoczyć, wrzucić do tego samego worka? Ja zawsze myślę pozytywnie, więc mam wrażenie, że jest taka perspektywa. Natomiast to jest tak, że dojście do edukacji, która by odpowiadała na te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy i się zmieniała, to musi być tak, że my tą edukację musimy przeprowadzić przez zmianę. I zmiana w edukacji w Polsce, ona jest oczywiście proponowana nam co chwila. Mam wrażenie, że to się w permanentnej zmianie od wielu lat. Natomiast my trochę działamy ad hoc, a więc my nie mamy dalekosiężnego planu. Nad tym planem nie siedzą eksperci, którzy naprawdę na co dzień pracują z dziećmi, bo to też jest tak, ja to obserwuję, będąc w różnych ciałach, o tak to nazwijmy, które się zajmują edukacją. W momencie, kiedy my weźmiemy teoretyków, którzy mają wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, ale nie pracują z dziećmi, nie są w szkole, nie znają tego, jak to wygląda tak naprawdę. Ich potrzeb po prostu, które te dzieci komunikują często. I możliwości często także szkół, tak, bo jakby zdajmy sobie sprawę, że to jedno to są jakby dzieci i ich potrzeby, drugie to są też możliwości, które dane placówki mają, tak? I jeżeli my teraz, ja sobie teoretycznie usiądę w gabinecie i wymyślę sobie jakieś rzeczy, one mogą być kompletnie nieadekwatne do tego, co jest jakby w systemie, tak? Więc jakby zmiana systemu, to po pierwsze jakby musimy popracować nad tym wspólnie z osobami, które naprawdę ten system znają. Także z nauczycielami, tak? Kolejna rzecz, która jest bardzo trudna, jeżeli chodzi o zmiany w edukacji w Polsce, to jest to, że musimy sobie zdać, że ten plan powinien być zrobiony dalekosiężnie i bez żadnego ale, jakby tutaj z bólem każdej strony, powoli wdrażany. I on się nie zmieni, ten system, za 2-3 lata. On się zmieni w perspektywie może 10-15 lat. I danie sobie tego czasu na tą zmianę, ale także otwartości każdej z grup. Bo żeby ta zmiana zaszła, to musimy być otwarci jako nauczyciele, pedagodzy, jako samorządowcy, jako ministerstwo i tak dalej, na tą zmianę, ale także jako rodzice, jako społeczeństwo. Że niestety coś się zmienia. Nie jest już tak, jak ja chodziłem do szkoły i pani mi linijką dała po dupie i było okej, tak? No teraz to nie, teraz to, proszę państwa, to byłoby nie do pomyślenia, ale że jakby ten system się zmienia i ja też jestem częścią tego systemu, tak? Więc też jako rodzic wspieram tą zmianę. To jest coś, co my podziwiamy na przykład w edukacji fińskiej, ale tam też zmiana tego systemu, to nie było tak hop-siup. To trwało latami i było bardzo przemyślaną strategią, do której państwo chciało dojść, tak? Też zmianą statusu nauczyciela, tak? Jakby, jeżeli my jako rodzice nie będziemy szanować, no to nie będzie lepszej edukacji. Nie spotkamy tego w Polsce. Funkcjonowanie w szkole wokół jej problemów i sama nauka w niej sprawiają wiele trudności zarówno wielu dzieciom, jak i wielu nauczycielom. Również dorośli mierzą się ze zniechęceniem i zmęczeniem ze strony uczniów oraz ich brakiem chęci do nauki w takim systemie edukacyjnym, jaki mamy. Młodzi ludzie działają w otoczeniu pełnym presji, brutalnej rywalizacji i czasem mało jasnych decyzji na poziomie systemowym, czytam w sieci. Czy to wszystko mogłoby wyglądać trochę inaczej? Z dużo większą korzyścią dla rozwoju dzieci i młodzieży. Kluczem do sukcesu mogłaby być edukacja pozytywna, która zgodnie zresztą z definicją wdraża cele psychologii pozytywnej związane z dobrostanem człowieka i wsparciem jego kondycji psychicznej do szkół, pokazując, w jaki
jaki sposób mądrze zapobiegać załamaniom i kryzysom czasów współczesnych. Tyle jedna z definicji, którą znalazłem w internecie. I dziś o tym między innymi było w drogowskazach, o edukacji, która ma moc. Edukacja ma moc to także niedawno powołany do życia projekt Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Moim i waszym gościem była dziś jej prezeska i szefowa Małgorzata Nowicka. Małgosiu, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i do usłyszenia. Podcastu z niej szukajcie na Spotify, na skrok.pl, czy też na naszym radiowym oficjalnym YouTubie. Niezobowiązująco zapraszam też do odwiedzania facebookowego profilu Drogowskazów. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, zmykam, do usłyszenia. Drogowskazy.